Dobra, słuchajcie, bierzemy się za składanie silnika. Wszystko już mam pomierzone, luzy na zamkach i tak dalej, poustawiane, panewki główne sprawdzone, wałblok, wszystko pomierzone. Jak mierzycie sobie czopy główne, to dobrze jest oprócz zmierzenia każdej z osobna średnicówką, to dobrze jest jeszcze potem plastic gougem przejechać, jak już jest płyta dokręcona i sprawdzić, bo może być taka sytuacja, że sprawdzicie sobie na średnicówce, wszystko wyjdzie każdy z osobna idealnie, natomiast na przykład dwie podpory potem na plastic gouge wyjdą, że są jakieś mega zaciasne i to już będziecie mieli, wiecie, jakiś alert, że załóżmy wał jest prosty, no to w takim razie blok musi być krzywy, no i najlepiej takiego bloku nie składać. Tutaj będziemy oczywiście składali silnik na tym liquid gasket od Volvo. Jak się za to zabieramy, to dobrze by było, wiadomo, mieć wszystko już odtłuszczone, wydmuchane kilka razy i blok, i płytę dolną. Smarujemy sobie wszystko na spokojnie, nie śpieszymy się, bo on, jeżeli nie zostanie odcięty tlen, no to wiadomo, to nie zaschnie, to może tak tydzień leży, nic się nie stanie. Natomiast jak już przykręcimy płytę, no to wtedy dobrze by się było streszczać, żeby nie było takiej sytuacji, że ten ostatni, czwarty etap, jak będziecie dociągać śruby, no to już ten uszczelniacz będzie dość mocno stwardniały, że tak powiem, no i się okaże, że pasowanie potem będzie nie tak, jak powinno być. No, także wszystko powinno być przygotowane. Tutaj dynamometr już mam ustawiony na 20 niutków, bo pierwszy etap to jest 20 niutków, drugi etap to jest 40. Potem trzeci etap, tak naprawdę to są te śrubki 24 Nm, T17, a te potem ostatni etap, no to oryginalnie jest 90 stopni, ale my stosując śruby M12 będziemy dokręcać około 72 stopnie i możecie sobie ustawić właśnie dynamometr na około 100 Nm i powinno Wam klikać. Do składania wału albo taki olej montażowy, albo taka pasta z dwusiarczkiem wolframu. Ja będę składał na tym. Na tym jest zarąbiście złożyć sobie pompę oleju, bo pompa oleju, jak jest poskładana na takim gęstym, że tak powiem, kleju, no to ona bardzo fajnie potem szybciutko zaschnie olej z miski, jak jest taki świeży silnik, świeżo poskładany silnik, taki suchy. Co jeszcze? Chyba tyle. Jak coś tam, to jeszcze dopowiemy. Tak to wygląda po nasmarowaniu. Tutaj w ogóle nie ma pośpiechu. Robimy sobie to na spokojnie. Widzieliście, gąbeczką zwykłą jakąś kuchenną można to nakładać. Można wałeczkiem. Tu już też mamy posmarowane paneweczki. I dopiero teraz, jak już wsadzę wał i dokręcimy pierwsze śruby, no to wtedy należałoby się w miarę sprężać, żeby nam to nie stwardło. Bo kiedyś tak jak sprawdzałem, to już po około 20 minutach zaczyna to tężeć. Także nie wiem, ile maksymalnie trwa do takiego betonu, jak jest czas, ale po 20 minutach już jest dość twarde.
Dobra, teraz zakładamy płytę, no i od tego momentu staramy się to robić w miarę szybko. Jeszcze jedna uwaga odnośnie tych śrub pomocniczych. To trzeba zwracać uwagę, bo w zależności czy Volvo, czy Ford, jaki tam rok, to ten spód, to gniazdo czasami jest na różnych wysokościach i są wtedy różne długości śrub. I żeby się nie pomylić, żeby nie dać krótszej śruby w miejscu, gdzie ma być dłuższa, no bo wam złapie tylko na dosłownie tam na 2-3 zwoje i potem zerwiecie gwint. No i można sobie też posprawdzać, czy fajnie wypłynęło. Ten uszczelniacz anaerobowy wszędzie pięknie wyszło, także jest ok. Odnośnie panewek, to jak stosujecie sputery, no to sputery zawsze mają taką jaśniejszą powłokę i mają tutaj oznaczenie i wiadomo, pamiętać, żeby zawsze ją założyć z tej strony, a nie na stopkę. Na stopkę zakładamy tą zwyczajną panewkę. Ona też jest z tyłu taka jaśniejsza, tu jest ciemniejsza, ta zaś na odwrót, tutaj jest jaśniejsza, a tutaj jest tak jakby przypalana. Dobra, wszystko już mamy przygotowane do wkładania tłoczków. Pierścienie poustawiane i tak dalej. Śrubki nasmarowane.
tym. Panewki zaraz będziemy smarować tym. No i potem przyrząd i będziemy wrzucać już do silnika. Odnośnie tych o-ringów, miski oleju, dobrze jest sobie to kupić z oryginału, to nie jest drogie, a przynajmniej mamy pewność, że tutaj ciśnienie nam nie będzie uciekać, to są główne kanały olejowe. Teoretycznie wystarczy tylko na miskę nałożyć ten uszczelniacz, ale ja tak dla świętego spokoju jeszcze go daję w miejscach właśnie, gdzie są te kanały olejowe, także dla bezpieczeństwa. No i teraz wiadomo, jedziemy gąbeczką albo wałeczkiem rozprowadzamy, żeby fajnie się to rozeszło. Tak to wygląda po rozprowadzeniu. Jest taka fajna strukturka. Też troszeczkę tutaj. No i teraz na spokojnie możemy sobie te o-ringi powkładać. Kurde, lepiej o nich nie zapomnieć. Nie wiem, może ten uszczelniacz by to utrzymał, ale lepiej nie ryzykować. O-ringi lepiej, żeby były, bo są to... Bo to jest na przykład główny kanał olejowy, ten i ten. A to jest taka, to działa jako zaślepka.
No i tutaj będzie jeszcze o-ring od smoka oleju. To przychodzi tak, przykręcone jest na dwóch śrubkach. No i potem miska. Jeszcze jedno, ważne, żeby miska zlicowała się tutaj z blokiem. Ja sobie daję, przykręcę po prostu jakiekolwiek dystanse, tu jakieś płytki aluminiowe, bo jak to przykręcicie źle, że będzie w tą albo w tą stronę, no to przy dokręcaniu skrzyni biegów może pęknąć miska czy tam dzwon skrzyni, że to musi być możliwie równo spasowane, nie? Zlicowane. No i tak to wygląda po złożeniu. Nadmiar kleju, który wypłynął, wytarłem. Tutaj miska jest idealnie zlicowana, bo były te płytki. Nie ma wtedy stresu, że coś wam przy dociąganiu ucieknie. No i dół mamy poskładany. Miska już wszystko jest. Tłoczki siedzą. Tak to wygląda. Teraz została głowica, osprzęt. Wkładamy do Toyotki i katujemy. A patrzcie jeszcze, co mi przyszło. Fajne, co? Termika zrobiona bardzo ładnie. Zobaczymy, jak to będzie się sprawować. Dobra, na dzisiaj to tyle. Nara.